Państwo zobaczą, to jest tylko końcówka. Tutaj ten ojciec Benedykt wyjaśnia już od kilku dni Trójcę, że Boga widzi w Trójcy. I tak tłumaczy, proszę Państwa, jak chłopu na miedzy, że coś zmyśla, że coś wymyśla, coś, co jest ciężkie do zrozumienia, ale po prostu po co? Ale po co po prostu w takie rzeczy wierzyć? Po co to komuś było potrzebne? Zwłaszcza, że były czasy, że o tej Trójcy to nikt nie wiedział, nikt nie słyszał. No oczywiście, że to jest pogańskie, oczywiście, że to przeszło z obcych kultur dookoła, przechodziło to, że gdzieś tam było. Ale Jahwe mówił, że tam nie idźcie, w nic nie wierzcie. No i Dina, taka kobieta nieposłuszna, poszła do pogan. I co miała z tego? I co miała z tego? Także lepiej przyjdź na stadion Legii, tutaj w Warszawie jeszcze w niedzielę masz ostatnią szansę, aby pobyć na kongresie, brać czynny udział, słuchać, myśleć, szukać wersetów w Piśmie Świętym, w Biblii. No oczywiście na poparcie tych tekstów, co tutaj ten ojciec Benedykt, ksiądz Benedykt wygłasza, to nie masz w Piśmie Świętym, bo Biblia to nie ta działka, na pewno nie. Ale on tak tutaj łopatologicznie wciska już od 3 dni, proszę Państwa, o tej Trójcy, że tylko tak na koniuszku chce podkreślić, żeby być sobą, żeby walczyć o prawdę, żeby szukać prawdy, a czasy średniowiecza i ta łopatologia, niemądrość, brak logiki, no nie są naprawdę na topie. On tak tłumaczył patologicznie, niby człowiek, który umie mówić, może umie ładnie mówić, ale on tak to łopatologicznie wciska, że widać średniowiecze. No patrz, jak tu jeden. No i po co to komu potrzebne? No na przykład w narodzie izraelskim. Po co to komu potrzebne? Jahwe, Bóg jedyny, niesrogi do gniewu, a łagodny, przebaczający występek ojców waszych, naszych. Po co to komuś było wciskać te podziały żydowskie, że Bóg Starego Testamentu, przede wszystkim tak to się nie mówi, to Bóg srogi, a Bóg Nowego Testamentu to łagodny. Się nie mówi ani nowy, ani stary, tylko pisma hebrajskie i pisma greckie. A więc komu zależało na tych podziałach? Ano właśnie, ano właśnie. Lekarz tam może wykonywać te same czynności, co nasi lekarze rodzinni w przychodniach. Dwa krzesła, jest stolik, szafki, w których można przechowywać sprzęt. Docelowo będzie też lodówka, w której będzie można przechowywać materiał. Caritas Archidiecezji Krakowskiej liczy, że uda się kupić 10 takich karetek. 3 lipca ruszy akcja crowdfundingowa. Jej efektem oprócz mobilnej kliniki ma być sfinansowanie wyposażenia ośrodka wsparcia dziennego wraz z domem stałego pobytu dla osób starszych w Brzegu. A teraz kilka informacji sportowych. Szymon Marciniak będzie sędzią technicznym ćwierćfinału piłkarskich mistrzostw Europy Niemcy-Włochy. Sobotni mecz w Bordeaux jako arbiter główny poprowadzi Węgier Victor Casari. Mistrz Premiera Division i zdobywca Pucharu Hiszpanii FC Barcelona chce, aby w jej szeregach do 2021 roku pozostał brazylijski piłkarz Neymar. Kontrakt podpiszemy w najbliższych dniach, poinformował prezes Barsy Josef Maria Bartomeu. Bramkarz Przemysław Tytoń, który był w szerokiej kadrze na Mistrzostwa Europy, podpisał 3-letni kontrakt z Deportivo La Coruña, poinformował klub hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej. Dwukrotna falowa mistrzyni świata w biegu na 60 metrów przez płotki Amerykanka Lolo Jones nie wystąpi w igrzyskach w Rio de Janeiro. 33-letnia zawodniczka oświadczyła, że nie miała wystarczająco dużo czasu na przygotowania po listopadowej operacji stawu biodrowego. A na koniec kilka informacji kulturalnych. To będzie tęczowe rozpoczęcie wakacji. Festiwal kolorów już jutro zabarwi łódzkie Błonia. Jakie atrakcje zostały przygotowane? O tym mówi organizator Adam Zaluk.
Wyrzut kolorów odbędzie się co równą godzinę. Oprócz oczywiście muzyki, artystów, jak i wyrzutu koloru, będzie można skorzystać ze strefy gastronomicznej, z fotobudki oraz najdłuższej w Polsce 100-metrowej wodnej ślizgawki. Oprócz kolorami wszyscy zostaną potraktowani także zimną wodą. Na sam koniec festiwalu wszyscy uczestnicy, którzy będą chcieli wziąć ten przedwczesny prysznic, będą mieli taką możliwość. Mam nadzieję, że jak rok temu straż pożarna będzie mogła oblać nas wodą. Festiwal kolorów już jutro na Łódzkich Błoniach, start godzina 16. Parada filmowców, konkursy i warsztaty. W niedzielę w Radomiu rozpoczynają się ogólnopolskie spotkania filmowe, kameralne lato. Festiwal ma promować młode polskie kino. Wśród gości imprezy znaleźli się Cezary Harasimowicz, Rafael Lewandowski, Antoni Królikowski i Anna Mucha, która jest ambasadorką festiwalu. To będzie niezwykle ciekawy także festiwal ze względu na nie tylko wartości filmowe. Mamy tutaj również duże wsparcie ze strony Rosy Radom, czyli w postaci drużyny sportowej, co mnie osobiście bardzo cieszy. Liczę na taką tradycyjną wymianę koszulek. Już zobowiązałam się nawet, że będę chodziła z cyferkami, ponieważ przewidziane są również atrakcje sportowe. Wszystko rozpocznie się od parady aktorów, reżyserów i uczestników warsztatów filmowych już w niedzielę o 18. W kolejnych dniach prezentowane będą filmy kina niezależnego, nie zabraknie też konkursów filmów niezależnych, filmów odrzutowych Hyde Park oraz konkursu filmów o Radomiu. Kameralne lato potrwa w Radomiu do 9 lipca. To jedyna taka mapa na świecie. Powstała na Uniwersytecie Warszawskim i jest przeznaczona dla niewidomych. To wierna, trójwymiarowa kopia terenu kampusu uczelni i części krakowskiego przedmieścia. Mapa jest w skali 1 do 150. Z tego powodu nie da się jej wykonać w wersji kieszonkowej. To jest po prostu za duża, mówi współtwórca mapy Michał Żurawski. Ma być przede wszystkim dotykalna i każdy z elementów, który znajdował się w faktycznej przestrzeni, która została poddana mapowaniu, został w sposób symboliczny zobrazowany i umieszczony na makiecie. Dla osoby niewidomej poznanie otoczenia to prawdziwe wyzwanie, a ta mapa to właśnie ułatwia, zapewnia Paweł Wdówik, kierownik Uniwersytetu Warszawskiego do spraw osób niepełnosprawnych. Sam jest niewidomy. Osoby niewidome, jak się okazuje, nie są w stanie zwizualizować sobie w większości budynków architektonicznych, przez co to może być atrakcyjne, jeżeli chodzi o dróg dla osób niewidomych. Ze względu na wielkość mapy będzie ona dostępna tylko w jednym miejscu. Najbardziej prawdopodobne miejsce to hol główny Pałacu Kazimierzowskiego. Litka Maj. Odpadli w ćwierćfinale, zostali przywitani jak mistrzowie. Polscy piłkarze po przegranej z Portugalią wrócili do kraju. Na lotnisku Chopina w Warszawie czekały na nich setki kibiców, którzy nie ukrywali, że są dumni z orłów na wałki i przyszli im podziękować i pogratulować. Jest pan dumny z chłopaków? Oczywiście, że tak. Czym tak najbardziej pana zaimponowali? Waleczności przede wszystkim mistrzostwem. Jeżeli chodzi o grupę i chodzi o jedność. Walką, przede wszystkim heroizmem i walką do samego końca i naprawdę jestem dumny z naszych chłopców, naprawdę. Mi zaimponowali tym, że jakby dotrzymywali poziomu wszystkim, nie poddawali się. Pokazali serce, wolę walki. W końcu grali, jak drużyna. Bitwę przegrali, ale wojnę wygramy, czyli mistrzostwa świata. Komisja dyscyplinarna UEFA wszczęła tymczasem postępowania w stosunku do Federacji Polskiej i Portugalskiej, m.in. w związku z incydentami z udziałem kibiców podczas ćwierćfinałowego meczu w Marsylii. Zarzuty dotyczą odpalania przez fanów środków pirotechnicznych w stosunku do Portugalczyków. Pojawił się też zarzut wtargnięcia kibica na boisko, a do Polaków niewłaściwego zachowania widzów. ZFN może odpowiedzieć także za złamanie regulaminu w punkcie mówiącym o opóźnianiu rozpoczęcia meczu. Komisja nie określiła, do czego bezpośrednio odnosi się ten zarzut. Decyzja w sprawie obu reprezentacji ma zapaść 21 lipca. To może być dopiero początek sukcesów naszej kadry, choć Polacy odpadli w ćwierćfinale Euro 2016 po remisie 1-1 i rzutach karnych z Portugalią. Eksperci twierdzą, że to drużyna z ogromnym potencjałem, która sprawi nam jeszcze dużo radości. Lewandowski, Grosicki, Krychowiak, Szczygnik, trzon naszej kadry to piłkarze ciągle przed 30. Jest też kilku w okolicach 20 roku życia, jak Milik, Kapustka czy Zieliński, którzy już teraz prezentują światowy poziom. Będzie lepiej. Wątpliwości nie ma Stefan Majewski, były
nowy selekcjoner kadry i brązowy medalista Mistrzostw Świata. Młodzi zawodnicy są mocniejsi, chcą grać, żądają, żeby grać. Piłkarze są istotni, ale kto wie, czy jeszcze ważniejszy nie jest ich trener Adam Nawałka, mówi Marcin Bratkowski z Przeglądu Sportowego. Trenera nie możemy ruszać, nie po takim turnieju, gdzie pokazał, że ma pomysł, że umie go zaimplementować, ci chłopcy idą za nim w ogień. A najbliższą okazję ku temu będą mieli wczesną jesienią. Wtedy ruszą eliminacje do Mistrzostw Świata w 2018 roku. To był Jacek Prusinowski. Tydzień po decyzji o Brexicie są kolejne deklaracje chęci opuszczenia Unii Europejskiej. Prezydent Czech Miloš Zeman chce referendum w sprawie dalszego członkostwa Republiki Czeskiej w Unii i NATO. Podkreślił jednocześnie, że sam jest zwolennikiem pozostania kraju w tych organizacjach. W kompetencjach prezydenta nie leży rozpisanie referendum, gdyż wymagałoby to zmian w konstytucji. Jednak Zeman to wpływowy polityk w kraju, w którym wielu wyborców jest sceptycznie nastawionych do Unii. Czechy weszły do wspólnoty razem z nami w 2004 roku. Od wczoraj obowiązuje nowy wykaz leków refundowanych. Znalazło się w nim aż 6 innowacyjnych preparatów, w tym 2 do leczenia czerniaka. Właśnie tę chorobę każdego roku diagnozuje się u 3000 osób, mówi Milena Kruszewska z resortu zdrowia. Jak dotąd 75% chorych umierało przed upływem roku do postawionej diagnozy, a 2 nowe leki, które wejdą od lipca, dają szansę na przedłużenie życia wielu pacjentów. Są to nowe cząsteczki, nigdy dotąd w Polsce nie refundowane i mają bardzo obiecujący profil zarówno skuteczności, jak i bezpieczeństwa. Jednak nowa lista leków refundowanych, jak tłumaczy Milena Kruszewska, to przede wszystkim przełom, jeśli chodzi o stwardnienie rozsiane. Chorzy otrzymają w tym wypadku 2 nowe preparaty. Poza tym wpisany został również 1 stosowany przy nowotworze piersi i 1 do leczenia białaczki limfocytowej. Ponad 2,5 miliona wydanych decyzji i świadczenia wypłacone już na kwotę ponad 4 miliardów 100 milionów złotych. Rząd podsumowuje pierwszy etap wprowadzenia programu Rodzina 500+. Ten działa dokładnie 3 miesiące i według zapewnień są pieniądze na jego sfinansowanie. Karolina Olszewska. Do tej pory, a konkretnie do 24 czerwca, świadczenie dostało już ponad 3 miliony dzieci. Jak mówi premier Beata Szydło, program Rodzina 500+ zrobił bardzo dużo dobrego, a życie wielu rodzin zmieniło się na plus. W wielu miejscach, tam gdzie jest duże bezrobocie, gdzie rodziny bardzo często musiały do tej pory kupować na tak zwany zeszyt, te zeszyty znikały. Od początku kwietnia było też 237 spraw o zamianę świadczenia pieniężnego na rzeczowe, tłumaczy minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. To jest ten artykuł, który mówi o możliwości zamiany tego świadczenia, jeżeli wystąpi marnotrawienie. Według zapewnień ministra finansów bieżące finansowanie programu nie jest zagrożone, a w przyszłym roku ma on kosztować 23 miliardy złotych. Kierowcy muszą się przygotować na ogromne utrudnienia z powodu szczytu NATO w Warszawie. Wyłączone z ruchu będą ulice prowadzące do Stadionu Narodowego i wokół niego. Na większości tych ulic nie będzie można również parkować, mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski. Najważniejsze ulice, które będą wyłączone z ruchu i z parkowania, to są przede wszystkim Aleje Jerozolimskie, ciąg na lotnisko Raszyńska, Krzywickiego, Żwirki i Wigury. Drugi taki ciąg Królewska, Grzybowska, do tego Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, no i strona Praska. To jest Most Poniatowskiego, Wał Międzyszyński, Aleja Zieleniecka. Czasowo zamykane będą również inne ulice, głównie te prowadzące z lotniska na stadion, mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa w Warszawie Ewa Gawor. Po Warszawie może przejeżdżać około 200 kolumn Biura Ochrony Rządu i Żandarmerii Wojskowej. Kolumna od 4 nawet do 10 samochodów. Również będą czasowe wyłączenia ruchu na czas przyjazdu delegacji. Ulice będą zamykane już 6 lipca od godziny 22. Wszystkie utrudnienia w ruchu potrwają do 9 lipca do godziny 20. Jest 3-miesięczny areszt dla 33-letniej mieszkanki Dolnego Śląska, która po porodzie zabiła swoje dziecko. Ciało noworodka zostało znalezione przez przypadkowego przechodnia w Solnikach Małych. Wcześniej kobieta usłyszała zarzuty dzieciobójstwa, mówi Aneta Świtała z prokuratury rejonowej w Oleśnicy. Została przeprowadzona sekcja zwłok noworodka. Biegły stwierdził, że noworodek urodził się żywy, a jego śmierć nastąpiła w wyniku gwałtownego uduszenia. Kobiecie grozi teraz 5 lat więzienia. Miała zostać oddana na euro, ale w 2012. Wschodnia obwodnica Łodzi wreszcie ukończona. Wczoraj po południu pierwsi kierowcy pojechali 40-kilometrowym odcinkiem autostrady A1. Grzegorz Nich. Dzięki obwodnicy podróż z Łodzi nad morze czy w góry skróci się nawet o godzinę, ale tak naprawdę nowa trasa ułatwi życie przede wszystkim podróżującym przez Łódź, zauważa minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Ci, którzy zamierzają jechać na urlop, już nie muszą planować tego przejazdu tak, jak to robiliśmy przez lata całe, nocą przez Łódź, być może nad ranem, a być może późnym wieczorem, bo będzie łatwiej, będzie bezpieczniej
będzie szybciej. Zmniejszy się też ruch w samej Łodzi, bo do miasta nie będą mogły wjeżdżać tiry, zauważa prezydent Hanna Zdanowska. Ja myślę, że dobrze by było, jeżeli również by ten zakaz dotyczył godzin wieczornych. Póki co obwodnica będzie bezpłatna, ale w przyszłości musimy liczyć się z wprowadzeniem opłat. Nowy odcinek autostrady prowadzi od węzła w Strykowie do Tuszyna, tam łączy się z fragmentem A1. Tym samym można przejechać autostradą z Łodzi przez Piotrków do samego Gdańska. Oszukali 30 osób w całym kraju, grozi im 8 lat więzienia. Mazowieccy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 3 mężczyzn podejrzewanych o wyłudzanie pieniędzy od starszych osób metodą na wnuczka lub policjanta. O szczegółach Ela Cieślak. Mężczyźni mają na swoim koncie kilkadziesiąt tego typu przestępstw. Działali na terenie całej Polski, mówi Rafał Jerzak z mazowieckiej policji. Jak się okazało, proceder miał swój początek na jednym z portali ogłoszeniowych. To na nim pojawiły się ogłoszenia zachęcające młodych mężczyzn do pracy w charakterze kurierów. Kurierzy byli jedynie elementem większej układanki. Do seniorów dzwonił nieznany mężczyzna, podając się za policjanta, prokuratora czy też wnuczka. Rozmowy przebiegały zazwyczaj w bardzo podobnym tonie. Doszło do wypadków, którego sprawcą jest osoba najbliższa, babci lub dziadka. Na załatwienie sprawy potrzebne były pieniądze w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Według policyjnych szacunków mężczyznom udało się w ostatnim czasie oszukać w ten sposób co najmniej 30 osób. Uwaga, turyści i mieszkańcy regionów przygranicznych, od najbliższego poniedziałku wracają kontrole na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej. To oznacza, że przez kilka tygodni nie będzie można przekraczać granic w dowolnym miejscu, ale tylko w wyznaczonych punktach, przypomina Dorota Kądziołka, rzecznik Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Nie przewidujemy, chociaż należy spodziewać się, że można zostać poddanym kontroli granicznej. Kontrole będą zależały od analizy ryzyka, zagrożenia na przykład porządku publicznego bądź bezpieczeństwa państwa. W tym okresie, kiedy jest przywracana kontrola graniczna na granicach wewnętrznych, należy przekraczać granice w wyznaczonych miejscach. Na granicy polsko-słowackiej zostało wyznaczonych 60 przejść. Nie możemy też zapominać o paszporcie lub dowodzie osobistym. Za przekroczenie granicy w niedozwolonym miejscu grożą kary. Jeżeli chodzi o przekroczenie granicy, należy mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo. To ważne ze względu na to, że nie każdy dokument potwierdza tożsamość zarówno i obywatelstwo. W praktyce oznacza to posiadanie paszportu bądź dowodu osobistego. Kara jest karą grzywny do wysokości 500 zł. Można się też spodziewać pouczenia. Kontrole na granicach potrwają do 2 sierpnia z powodu szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. Pod Giewontem szykują się wielkie porządki, wolontariusze zjeżdżają do Zakopanego, wszystko po to, by już dziś ruszyć na górskie szlaki w ramach akcji Czyste Tatry. Będziemy mieli co robić, bo niestety w górach wciąż jest sporo śmieci, przyznają wolontariusze. Butelek, zakrętek plastikowych to przede wszystkim i dużo petów. Niektórzy idą, wiadomo, gdzieś tam czasem komuś wypadnie, jak to się mówi, ten papierek z cukierka na szlak, niechcący, a czasem po prostu gdzieś się tam specjalnie zostawia, wstaje się gdzieś tam spod jakiegoś drzewa, gdzie się wcześniej jadło posiłek i się zostawiam. To chyba jedyne takie wydarzenie, które w tak spektakularny sposób szerzy właśnie tą świadomość ekologiczną. Akcja Czyste Tatry organizowana jest już po raz 5. Prawie 200 super samochodów, jacht oraz wszystko co luksusowe. W Poznaniu na Gran Turismo prezentowane są najszybsze i najdroższe auta na świecie, a także ekskluzywne gadżety. Na torze Poznań, gdzie odbywa się impreza, kierowcy prezentują swoje umiejętności w takich samochodach jak Ferrari, Porsche czy Lamborghini. Byłem akurat w boksach, więc tam na pewno było na co popatrzeć. Jak się stało przy torze, to naprawdę było fajnie tam. I można było i posłuchać, i porozmawiać z ludźmi. Odkładasz? No, zaczynam, już tak. Po drodze kilka innych można kupić, więc... Ale skarbonka jest i... Tak, odkładana codziennie, co miesiąc. No, można do niektórych samochodów posiadać i ze spokojnie, że możesz sobie i dotknąć. Co kobiety sprowadza na Gran Turismo? Oczywiście szybkie samochody. Pani, rozumiem, też jest fanką? Tak, zdecydowanie tak. Konkretny samochód? No, ja lubię Lamborghini, z racji piękna. Tego, no przejeżdżasz, to jest takie bum i da się na spokoju zauważyć. No a po co słuchać? Radio Koncita, bo to są rzeczy wartościowe, bo to są historie biblijne i z punktu widzenia Biblii. Lub z punktu widzenia Biblii. Gdy tu na Mazowszu nad Wisłą, w stolicy Polski, Słowo Boże jest na śmietniku. Po co komu to? Auta są ciekawe. Tak jak słyszysz na załączonym obrazku. Od 11 do 12 i od 13 do 14. Dwa pierwsze mają charakter otwarty. Ten trzeci, a więc od 13 do 14 lat, ma taką formułę nieco zamkniętą, bo mogą w nim wystartować tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy mają licencję Polskiego Związku Kolarskiego. Mini Tour de Pologne w Nowym Sączu już 14 lipca. Szczegóły i zapisy na www.minitourdepologne.pl.
Ponad 560 tysięcy pielgrzymów zarejestrowało się na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. To mniej niż zakładano. Uczestników prawdopodobnie przestraszyły zamachy we Francji i w Brukseli, mówi ksiądz Grzegorz Suchodolski, sekretarz generalny Komitetu Organizacyjnego EŚTM. Oczywiście, że włączyła się nam wszystkim czerwona lampka, że żyjemy w świecie bardzo niebezpiecznym. Zwłaszcza ta lampka włączyła się też rodzicom bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczeństwo swoich dzieci. Natomiast widzimy, że od tamtego czasu Europa odrobiła pracę domową i dzisiejszy świat jest bezpieczniejszy niż w marcu czy w lutym 2016. Jak twierdzi rzeczniczka EŚTM-u Dorota Abdelmula, ponad 500 000 zgłoszeń to mimo wszystko całkiem niezły wynik, zwłaszcza, że nie jest to ostateczna liczba pielgrzymów. To jest więcej niż w Madrycie. W Madrycie ta liczba była największa, to było około 450 tysięcy uczestników. Natomiast pamiętamy, że też wiele osób przyjeżdża bez rejestracji, dlatego spodziewamy się pomiędzy 1,5 a 1 800 000, co również jest pięknym wynikiem. W czwartek zakończyła się rejestracja pielgrzymów. Dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli się zarejestrować, przygotowano moduł last minute. Uproszczona wersja systemu będzie otwarta do 22 lipca. Warszawskie szlagiery, pop, tango. Przy takiej muzyce możemy się trochę poruszać. Stołeczna estrada kolejny raz zaprasza wszystkich mieszkańców Warszawy na potańcówki. Imprezy odbywają się przez całe wakacje, w piątki i w soboty, w parku Fontan na Podzamczu. Ja sobie gram na gramofonie. Na podejście można potańczyć w rytm różnych gatunków muzycznych. Warszawskie szlagiery, funk, jazz, retro pop, tango również. Można przyjść ze znajomymi, ale przychodzą osoby też w pojedynkę i włączają się w tłum, bawiąc się w całej grupie. Czyli właściwie mieszkańcy w każdym wieku mogą przyjść i potańczyć. Oczywiście to jest dla nas bardzo ważne, żeby też nie pokoleniowo się łączyć. Tańcz. Na imprezach obecni są instruktorzy tańca, a z Agnieszką Kłąb z ratusza rozmawiała Agata Sumińska. To będzie tańczowe rozpoczęcie wakacji, festiwal kolorów. Już w sobotę zabarwi ludzkie błonia. Jakie atrakcje zostały przygotowane, mówi organizator Adam Zalu. Wyrzut kolorów odbędzie się co równą godzinę. Oprócz oczywiście muzyki, artystów, jak i wyrzutu kolorów, będzie można skorzystać ze strefy gastronomicznej oraz najdłuższej w Polsce 100-metrowej wodnej ślizgawki. Oprócz kolorów wszyscy zostaną potraktowani zimną wodą. Na sam koniec festiwalu wszyscy uczestnicy, którzy będą chcieli wziąć ten przedwczesny prysznic, będą mieli taką możliwość. Mam nadzieję, że jak rok temu straż pożarna będzie mogła oblać nas wodą. Festiwal kolorów już dziś na łódzkich Błoniach. Start o godzinie 16. Oczywiście już ponad 10-letnie doświadczenie w pracy z najmłodszymi, jak przekazywać wiedzę o powstaniu. Mamy też ze sobą przynajmniej dwie debaty. Czy, jak się u Państwa nazywa? Sala Małego Powstańca. Bo wtedy jeszcze, jak muzeum powstało, jeszcze nie było wiedzy tak naprawdę, kim byli Zawiszacy. Ona gdzieś tam oczywiście w wiedzy popularnej istniała. No i oczywiście odwoływaliśmy się właśnie do tego symbolu. Ale generalnie w tej sali Małego Powstańca uczymy właśnie, kim byli Zawiszacy. Kim byli Zawiszacy, czyli najmłodszy, przypomnę tu Państwu, że to była najmłodsza struktura szarych szeregów. Szare szeregi to było tajne harcerstwo, część okupacji. One były podzielone na trzy grupy wiekowe. Najmłodsza grupa, chłopcy, dziewczęta w wieku 12-14 lat, mieli za zadanie, po pierwsze, uczyć się w trakcie okupacji, po drugie, przygotowywać się do działań pomocniczych, ale w założeniach te działania pomocnicze i pomoc miała być tuż po powstaniu. Mhm. Bo powstanie miało trwać 3-4 dni i wiadomo było, że po tych 3-4 dniach trzeba coś zrobić. I ich przygotowano tylko, żeby być pocztowcami, żeby być listonoszami. Oczywiście powstanie się przedłużyło, jak Państwo wiecie, do 63 dni, więc uznano, że taka forma działania, czyli roznoszenie listów, to listów cywilnych, starsi to już w wieku 16, czyli 15-16 lat, czyli będący już w szkołach bojowych, czyli tych wyższym poziomie szarych szeregów, oni już działali jakby wojskowo, ale Zawiszacy właśnie mieli roznosić pocztę, mieli stać się dorosłymi, jakby służyć społeczeństwu, żeby łączyć rodziny w czasie powstania, żeby podtrzymywać morale poprzez łączenie rodzin, listy, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje z ich członkami rodzin. I uznaliśmy, że to jest bardzo uniwersalne. To jest takie harcerskie, prawda? Te wszystkie wartości, które niesie harcerstwo, ale też jakby wolontariat, służba innemu, ma ogromny potencjał edukacyjny i wychowawczy, prawda? I oczywiście warto to wykorzystywać.
Pan Piotr zwrócił się do nas z pytaniem o to, czy warto taką przestrzeń zrobić. My uznaliśmy, że warto, tylko warto ją w jakiś sposób obudować w sposób merytoryczny i wychowawczy. Ale warto wobec tego stworzyć plac zabaw jednak, bo przecież cały czas chodzi o plac zabaw. I tu się trochę, znaczy jestem trochę rozczarowana, że nie wiem, może nie powinnam tego powiedzieć, ale powiem, bo jakoś emocjonalnie w ogóle podchodzę do tego tematu. Jestem warszawianką i w ogóle powstanie warszawskie to jest dla mnie tak tragiczny rozdział w historii, a równocześnie heroiczny rozdział w historii tego miasta, że nie da się tego no, niemalże z niczym porównać. I dlatego muszę powiedzieć o tych moich odczuciach. Ja nie chciałabym w ogóle żadnego mieć, ani placu zabaw, ani parku edukacyjnego, w którym uczono by historię poprzez zabawę. Bo dla mnie zabawa małych dzieci, szczególnie małych dzieci, bo już nie mówimy przecież o młodzieży dorosłej, prawda, tylko o dzieciach. Zabawa w połączeniu z tą tematyką związaną z II wojną światową i z powstaniami wszelkimi, to jest rzecz, też mamy zabawy w sali mojego powstańca, tylko są edukacyjne zabawy, są zabawy takie czysto, powiedziałbym, małpika i nie interesujemy się, ale jeżeli mamy, po pierwsze, nie mamy tam żadnych militariów, nie ma żadnych zabaw w strzelanie, nie ma żadnych rzucanie do celu, prawda, czyli, a po pierwsze, są tam elementy, które były stałym elementem edukacji Zawisza. Oni musieli faktycznie być sprawni fizycznie, umieć się wspinać, umieć obserwować wieże, przechodzić kanałami i znać dobrze mapę miasta i prawda... No tak, ale ich działalność, ich historia jest nierozerwalnie związana z historią powstania warszawskiego. Jest, ale to jest, prawda? Jest i to jest tragiczny rozdział. To jest pytanie, czy w takim razie, panie radny, to zadam inne pytanie, czy mamy w ogóle dzieciom cokolwiek mówić o powstaniu warszawskim, bo jeżeli wejdziemy na poziom trzech zasad dynamiki Newtona i modeli orbitali molekularnych, to oczywiście, że oni nie zrozumieją. To znaczy ja uważam, że w pewnym wieku dzieciom się w ogóle o pewnych sprawach nie powinno mówić. I tu się będziemy różnić i będą się różnić też rodzice, którzy mają dzieci w wieku 7-8 lat. Ja też jestem takim człowiekiem, bo dzieci zawsze będą zadawać pytania. W wieku 4, dzieci się chętnie bawią w wojnę. Moje dziecko, ja też nie chciałam mówić o powstaniu. Przesyłałam tego do muzeum i wrzucałam do sali, niech to dziecko pokoloruje. I moja córka, Basia, 5-letnia, powiedziała mi w pewnym momencie, tato, już nie chcę samego powstańca. Proszę, opowiedz mi o powstaniu warszawskim, czym było. I co rodzic ma zrobić? Mówisz, nie jesteś za mało, oczywiście jest to rozwiązanie. Poczekasz, aż będziesz miała 10 lat, to ci powiem. Albo zmierzyć się. Ja oczywiście jestem nauczycielem i uważam, że trzeba się zmierzyć z takim wyzwaniem i próbować już 5-latkowi coś wytłumaczyć. Czym tutaj właśnie, ja bym chciał podnieść taką Jarek bardzo... Żeliński, psycholog wychowawczy, przy okazji powiem autor książki pod bardzo takim fascynującym tytułem Miłość i wychowanie. To, co jest dla mnie tutaj kluczową różnicą między pracą przez zabawę, przez zadania, przez grę w muzeum, a pracą zabaw, to jest to, że w Muzeum Powstania Warszawskiego jest to część jakiejś całości. Tam jest jasno... Szczególnej bardzo, prawda? Tak. Muzeum i to tam jest powstanie. Tam dzieci będąc mają jasną świadomość przynajmniej czym jest Powstanie Warszawskie. Być może jest to wiedza dostosowana do wieku, ale jest to jasne czym jest Powstanie Warszawskie. One widzą też fragmenty innych sal. Całe ekspozycje. Tak, one widzą to, jak się zachowują tam dorośli i w jaki sposób do sprawy podchodzą. Widzą powagę tego. I nawet jeżeli sposób dostarczania im wiedzy jest dostosowany do tego, w jakim one są wieku, czyli sposób lżejszy. I nie ma tam treści okrutnych, nie ma właśnie mowy o rzezi woli, ale jest powiedziane, że jest to wojna. I być może pojawi się w pewnych momentach, że tak, ludzie ginęli, to dzieci mają pojęcie, że to jest rzeczywiście poważna sprawa. I wątek placu zabaw jest dla mnie kontrowersyjny. Dlaczego kontrowersyjny, a nie zaprzeczam od razu? Gdyby to był sam plac zabaw, gdzie dzieci są zostawione same sobie, bez informacji od dorosłych, bez wprowadzenia, bez świadomości tego, czym jest to, w co się bawią, to byłbym zdecydowanie przeciwny. Bo dzieci się bawią w obserwacje, w wyłapywanie wrogów, w dostarczanie tunelami przesyłek i mogą nagle zacząć czuć, jakie to powstanie było fajne, jaka to jest świetna zabawa. I tutaj zdecydowanie ja mówię nie. Tutaj ja potrzebuję dorosłego, który powie dziecku, posłuchaj, co się bawisz. Zobacz, co to jest część jakiejś całości. Natomiast część informacji dotyczących tego placu zabaw jest taka, że to jest miejsce lekcji historycznych.
gier terenowych związanych z obchodzeniem być może Powstania Warszawskiego i to jest w porządku. Jeżeli tam są dorośli, jeżeli tam jest lekcja historyczna przy okazji, jeżeli jest pokazany kontekst przez dorosłego i pokazana powaga sytuacji, w porządku, zróbmy coś z tym, użyjmy tego, świetnie. Natomiast czuję duży sprzeciw wobec tego, że mamy bodaj 60-metrowy mur z muralem Powstania Warszawskiego, który jasno nakreśla sytuację, wpuszczamy tam dzieci 7, 6, 8-letnie i bawcie się. Nie ma dorosłego, a wy się bawcie. I tutaj to jest, tutaj, tu jest problem główny. Bo ja mam zrozumienie tego, że jest potrzeba uczenia przez zabawę i grę, ale jeżeli to jest sprawa poważna, jeżeli ja jako dorosły, lub ja jako rodzic chcę, żeby dziecko doceniało wagę sytuacji, wagę wojny, wagę śmierci, to nie zgodzę się na to, żeby lekko traktowało taką sytuację, tak samo jak większość rodziców nie traktuje lekko sytuacji, kiedy dzieci do siebie mierzą z pistoletów. I dlatego są potrzebni przy tej zabawie, żeby powiedzieć, zobacz, co w tym momencie robisz. Proszę Państwa, nie wiemy, ilu warszawiaków głosowało na ten projekt. Nie znamy wyników tego głosowania. Nie wiemy, czy... Bo może się stać tak, że projekt przejdzie i będzie rozpatrywany wtedy przez miasto jako projekt przewidziany do realizacji, a może się zdarzyć odwrotnie. Ale w rozmowie z wydawcą programu Magdą Telęgą właśnie Piotr Oracz powiedział, że nawet jeśli ten projekt nie uzyska akceptacji mieszkańców i nie będzie zrealizowany w ramach budżetu partycypacyjnego, to i tak on doprowadzi do realizacji tego pomysłu, bo jest głęboko przekonany o jego zasadności. Jest głęboko o tym przekonany. Czyli jest o czym, proszę Państwa, dyskutować, no bo tutaj jakby zdania są bardzo mocno podzielone. Ciekawa jestem, co myślą o tym nasi słuchacze, ale może dowiemy się w drugiej części programu. Wtedy bardzo liczę na Państwa telefony. Przypominam, do nas numer 22 645 90 90. Za chwilę będziemy mieli wiadomości. Jeszcze mamy dosłownie minutkę do rozmowy. Bardzo proszę, zatem jest na to czas. W pełni się zgadzam z tym, co pan Karol Mazur, Muzeum Powstania. Powiedziane. Ja oczywiście jestem nauczycielem, edukatorem i uważam, że oczywiście takie przestrzenie powinny służyć przede wszystkim edukacji z odpowiednim kontekstem historycznym. My zakładaliśmy i też radziliśmy to panu Piotrowi, żeby tam były specjalne tablice informacyjne, kim byli zawieszacy i tak dalej. No i przede wszystkim przekonało nas też to, że to będzie obok szkoły imienia Powstania Warszawskiego. Zakładaliśmy, że będzie to imię spiskie i które właśnie będzie wykorzystywało to do celów edukacyjnych. Oczywiście zdaję sobie sprawę, i to też jest niebezpieczeństwo, i my to zdajemy sobie sprawę już od paru ładnych lat, że zawsze, kiedy uczymy o wojnie, ci są dwa generalne rzeczy, które trzeba unikać. Jedna rzecz to właśnie banalizacja poprzez zabawę, żeby była pełna refleksja, z drugiej strony traumatyzacja. I to trzeba zawsze brać pod uwagę. No to są bardzo rzeczy trudne do pogodzenia w moim pojęciu. Proszę Państwa, druga część programu jest sprawa. Zaraz spotykamy się z Państwem, liczę na Państwa opinię. Jest sprawa. Albumem, czy tylko do koncertów. Póki co ich ostatni album to wydany w roku 2002 album. Ja z Żyrardowa dojeżdżałem na studia do Warszawy. Jak wracałem późną nocą, ten stukot kół trasy, którą Żydzi jechali do Oświęcimia, a ja miałem już tą świadomość, nie było to dla mnie miłe przeżycie. Dlatego wolę jeździć teraz samochodem. I to dla tych misjonarzy z IPN-u i z Muzeum Powstania Warszawskiego. Kół przemyślenia. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję panu za udział w programie. Proszę państwa, musimy powoli kończyć. No nie wiem, co będzie dalej z tym projektem. Jak miałby wyglądać park edukacyjny imienia Zawiszaków? Edukacja jest nam potrzebna wszystkim. Myślę nawet tym starym i tym średnim wieku, już nie mówiąc o młodzieży i o dzieciach. Prawda? Dzieci dopiero w pewnym wieku potrafią pewne rzeczy sobie wyobrazić i zrozumieć jest im chyba trudno, co to znaczy ginąć tak naprawdę w czasie wojny. Ginąć w walce, czy ginąć w ogóle w strasznych okolicznościach, jakie towarzyszyły Powstaniu Warszawskiemu. Dlatego ten temat wydał mi się ważny, dlatego chciałam go Państwu poddać pod rozwagę. W ostatnim wydaniu
programu jest sprawa, ale przed przerwą wakacyjną, bo my się spotykamy, proszę Państwa, za 2 tygodnie. W ten najbliższy poniedziałek to będą wakacje na Mazowszu. Piotr Łoś mnie zastąpi tutaj w tym miejscu. Dzisiaj serdecznie dziękuję gościom programu, pan Karol Mazur, Muzeum Powstania Warszawskiego. Był naszym gościem, był też naszym gościem pan Jarek Żyliński, psycholog. Dziękuję bardzo. Bardzo panom dziękuję. Dziękuję państwu za udział w programie. Przypominam adres do nas. Prosimy o listy. Jest sprawa@rdc.pl. Spotykamy się w tej audycji, jak powiedziałam, w połowie lipca. Miłych wakacji. No i miłej zabawy na placach zabaw, które nie będą się nam kojarzyły z żadną wojną i z żadnym powstaniem, bo to naprawdę dla mnie są dwie różne rzeczy. Ale to moje subiektywne zdanie, które zresztą wyrażam często w tej audycji. Piękne podziękowanie za spotkania na antenie. Do usłyszenia po wakacjach. Wybrane z tygodnia. Dziś już dziękuję za uwagę, ale zapraszam na spotkanie za tydzień. Proszę włączyć radio po 5, bo właśnie o tej porze w sobotę i niedzielę jest miejsce na wybrane z tygodnia. Ja życząc miłej niedzieli, żegnam się pięknie. Julii Tanowicz, do usłyszenia. Radio Maryja. Zapraszam na poranne wiadomości w Radio Maryja. Niedziela, 3 lipca, 185 dzień roku. Do końca 2016 roku pozostaje 181 dni. Słońce nad Warszawą zeszło o godzinie 4:20, a zajdzie o 20:59. Dzień będzie trwał 16 godzin i 39 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o 7 minut. Rodzina Radia Maryja zamieszkała w USA i Kanadzie będzie dziś pielgrzymować do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown w Pensylwanii. Miejsce jest duchowo-kulturalną stolicą Polonii na ziemi amerykańskiej. Modlitewne spotkanie rozpocznie się o godzinie 11 czasu lokalnego, czyli 17 czasu polskiego, programem słowno-muzycznym. Wykona go chór Adoramus z parafii świętego Floriana w Hamtramck, Michigan, pod dyrekcją proboszcza parafii księdza Mirosława Frankowskiego, Chrystusowca. Następnie będzie czas świadectw. Centralnym punktem pielgrzymki będzie msza święta, sprawowana o godzinie 12:30. Eucharystii będzie przewodniczył i homilię wygłosi ksiądz biskup Stanisław Stefanek, biskup senior diecezji łomżyńskiej. Ojciec Zbigniew Pieńkoś, dyrektor centrali Radia Maryja w Chicago, mówi, że pielgrzymce będą przyświecały ważne intencje. Chcemy dziękować Bogu przede wszystkim za ten miniony rok, rok miłosierdzia ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka, także za to wszystko dobro, które dokonuje się w naszej ojczyźnie, ale także i wśród Polaków żyjących na obczyźnie w roku jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, oraz dziękować Bogu za to, że mogliśmy bodaj duchowo łączyć się przez pośrednictwo przekazu satelitarnego telewizji Trami Radia Maryja wszystkimi, którzy dziękowali Bogu za świątynię, która jest złotą wdzięczności za pontyfikat świętego Jana Pawła II, jego sanktuarium, ale także i przede wszystkim świątynia Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelii. Pielgrzymowanie do amerykańskiej Częstochowy poprzedza każdego roku jasnogórską pielgrzymkę słuchaczy Radia Maryja. W tym roku rodzina Radia Maryja spotka się u Matki Bożej Częstochowskiej po raz 25 od 9 do 10 lipca. Transmisję uroczystości z Doylestown przeprowadzą Radia Maryja i Telewizja Trwam. Dzisiaj w Bardzie Śląskim odbędą się uroczystości związane z 50. rocznicą koronacji cudownej figurki Matki Boskiej Bardzkiej, strażniczki wiary świętej. O godzinie 11 w sanktuarium sprawowana będzie uroczysta msza święta. Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Potem zgromadzenie odmówią akt oddania diecezji świdnickiej Matce Bożej. Figurka Matki Boskiej Bardzkiej Strażniczki Wiary Świętej jest najstarszą rzeźbą sakralną w Polsce. Pochodzi z XII-XIII wieku. Wykonany z lipowego drewna posążek mierzy ponad 43 cm i przedstawia Maryję z Dzieciątkiem. Ojciec Mirosław Drakowicz, kustosz sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie,
Mówi, że koronacja figurki z 1966 roku była jednym z bardzo ważnych wydarzeń na Śląsku. 50 lat temu, tutaj na Dolnym Śląsku, gdy archidiecezja wrocławska i cały Śląsk obchodził milenium Chrztu Polski, to odbywały się trzy główne wydarzenia tych obchodów. Jedno to był Wrocław, oczywiście siedziba metropolii. Drugim wydarzeniem było uroczystości u świętej Jadwigi w Trzebnicy. I trzecim z tych ważnych to była pierwsza na Dolnym Śląsku powojenna koronacja figury Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Warcie, która wtedy zgromadziła ponad 150 tysięcy pielgrzymów w całej Polsce, w kościołach Dolnego Śląska i Polskiego. Cieszymy się również z tego, że możemy dziękować Bogu za ponad już tysiącletnią obecność Matki Bożej Strażniczki Wiary w Warcie. Cudowna figurka Matki Boskiej Barskiej Strażniczki Wiary Świętej została ukoronowana 3 lipca 1966 roku. Aktu koronacji dokonał ksiądz arcybiskup Bolesław Chominek. W uroczystości wzięło wówczas udział blisko 150 tysięcy wiernych, 500 kapłanów i licznie zgromadzone siostry zakonne. Transmisję z dzisiejszych uroczystości przeprowadzi Radio Maryja i Telewizja Trwam. W Kielcach rodziny żołnierzy niezłomnych odbiorą dziś nuty identyfikacyjne potwierdzające tożsamość ich bliskich. Chodzi o bohaterów narodowych, których szczątki odnaleziono w Zgórsku koło Kielc. Genetykom z Bydgoszczy udało się bowiem ustalić tożsamość 3 z 8 ofiar komunistycznego terroru odnalezionych w lasach zgórskich. Jak informuje nasz dziennik, mogą się wśród nich znajdować szczątki porucznika Aleksandra Żdzińskiego, Wilczura. Wojciech Łuczak, prezes Fundacji Niezłomni, która prowadziła poszukiwania w lasach zgórskich, podkreśla, że trwają prace nad identyfikacją pozostałych ofiar. Podczas trwających ostatnich półroczu badań w górskich lasach po Kiel poszukiwaliśmy i znaleźliśmy ofiary komunistycznego terroru, które przetrzymywane były m.in. w kieleckim więzieniu. Z tego więzienia przewożone były do podkieleckich lasów, do zgórskich lasów, gdzie wykonywano na nich egzekucje. W toku naszych poszukiwań odkryliśmy 4 jamy, w których łącznie znaleźliśmy 8 osób. W tym momencie będziemy przekazywali noty identyfikacyjne 3 rodzinom. Na kanwie kwerendy historycznej dokumentów z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy ustalić również tożsamość kolejnej 4 osoby. W przypadku pozostałych 4 osób mamy wytypowane nazwiska, których rodzin, potomków poszukujemy. Fundacja Niezłomni imienia Zygmunta Szendzielarza Łupaszki nieustannie zbiera informacje na temat tajnych pochówków żołnierzy niezłomnych w całej Polsce. Została uruchomiona specjalna infolinia pod numerem 886 886 440 i prowadzone są kwerendy historyczne. Lipca odbędzie się posiedzenie Rady Rosja-NATO na szczeblu stałych przedstawicieli, poinformowało o tym rosyjskie Ministerstwo Obrony na stronie internetowej. Ze względu na konflikt na Ukrainie ostatnie posiedzenie Rady odbyło się w 2014 roku. W piątek prezydent Rosji Władimir Putin opowiedział się za zwołaniem Rady NATO Rosja w Brukseli po przyszłotygodniowym szczycie sojuszu w Warszawie. Poseł Konrad Głębocki z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych mówi, że zwołanie posiedzenia po warszawskim szczycie NATO świadczy o tym, że Rosja nie ma żadnego wpływu na rozstrzygnięcia, które zapadną za kilka dni. Żadne weto ze strony Rosji nie jest możliwe. Rozstrzygnięcia polegające na wzmocnieniu wschodniej flanki NATO poprzez stałą obecność wojsk międzynarodowych, natowskich, w Polsce, w krajach bałtyckich, w Polsce kontyngentem będą dowodzić Stany Zjednoczone. Te rozstrzygnięcia już zapadły, a na szczycie w Warszawie nastąpi ich formalne potwierdzenie. Moim zdaniem nie powinno się traktować tego spotkania NATO-Rosja kilka dni po szczycie NATO w Warszawie jako elementu normalizacji stosunków NATO z Rosją. Aneksja Krymu, brak realizacji porozumień mińskich na wschodniej Ukrainie, to stanowią bardzo istotne przeszkody do takiej normalizacji. Ostatnie posiedzenie Rady NATO Rosja, pomyślane jako płaszczyzna konsultacji i współpracy, odbyło się w 2014 roku. W kwietniu tego roku odbyło się pierwsze formalne spotkanie z ambasadorem Rosji przy NATO, jednak nie doprowadziło ono do zmniejszenia napięć. I na zakończenie jeszcze prognoza pogody. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, miejscami przelotny deszcz,
Na wschodzie i w Karpatach również burze. Temperatura maksymalna od 17 do 22 stopni, tylko na Podkarpaciu około 25 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i będzie rosnąć. I tą informacją zakończyliśmy poranne wydanie wiadomości. Żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów. I nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie jedząc i pijąc co mamy, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie i nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie, nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże powiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiem wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Wróciło 72 z radością, mówiąc, Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich, widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Świat potrzebuje dziś bardzo świadków Jezusa Chrystusa. Ci, którzy usłyszeli dobrą nowinę o zbawieniu, nie mogą zachować jej tylko dla siebie. Świadczenie o Jezusie, by było wiarygodne, nie może być jednak wyłącznie mówieniem o Nim. Głoszenie Ewangelii to nie tylko wypowiadanie słów o Jezusie, to także mówienie swoim życiem. Ewangeliczny styl życia, z jego skromnością, prostotą środków i nade wszystko bezkresnym zaufaniem wobec Boga, jest dziś najbardziej przekonującym potwierdzeniem prawdy Ewangelii. Jest ukazaniem mocy Jezusa Chrystusa, który przez swoje słowo rodzi w słuchającym Go prawdziwą i konsekwentną wiarę, dającą życie wieczne. Ten świat, kiedy wchodzi się do dzisiejszym Krakowie, można wyznaczyć mapę śladów tego miłosierdzia Faustyny Jana Pawła II. Tych śladów jest mnóstwo. Adam Bujak, fotograf. Tych śladów jest właściwie teraz dziesiątki, można powiedzieć, bo są transparenty na słupach telegraficznych pokazujących siostrę Faustynę, ojca świętego Jana Pawła II. Jest wiele z emblematów w mieście, że właściwie widać tą drogę prowadzącą w kierunku Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Ja pamiętam to sanktuarium, moja rodzina, która przybyła z Sybiru, najpierw do Puszczy Augustowskiej, a potem właśnie tam niedaleko tego sanktuarium na Woli Duchackiej, czyli dosłownie tuż przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. To miejsce było biedne, zapyziane. Przecież do tego miejsca by teraz nikt nie przyjechał. Takiego zadymionego, które były właśnie produkowane w Solwaju. Przecież ta góra, która teraz powstała, potężna, na której jest sanktuarium Jana Pawła II. Czy te pyły, które tam dosłownie zlatywały, opadały na tą górę, to właśnie jakby się od niego odbijały. To jest taki nieprawdopodobny symbol tej sody, tej trucizny. I na tej truciźnie powstało przepiękne sanktuarium. Tuż ustawiony pomnik Jana Pawła II. I co zobaczyłem? Ja miałem tyle obiektów i widziałem nagle śliczna dziewczyna doszła i widziałem, że ona samotnie, dosłownie głaskała sutannę papieża i patrzyła.
na niego. To w jakiś sposób zaowocowało, nam się wydawało, po co w następne sanktuarium, tuż obok sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Okazuje się, że właśnie na tej górze, gdzie są te pyły z Wojtyłowego Solwaju i tam na dole siostry, gdzie żyła siostra Faustyna, no to jest taka wielka klamra, która mówi w pełni już o Miłosierdzie Bożym. Ksiądz profesor Jan Machniak. Rzeczywiście Kraków w swojej historii został tak szczególnie wybrany, bo Karol Wojtyła przybył do Krakowa w 1938 roku na studia, a już znacznie wcześniej w Krakowie nowicjat odbywała Faustyna Kowalska, która dzisiaj znana jest na całym świecie jako święta siostra Faustyna, apostołka Bożego Miłosierdzia. Spotkali się, można tak powiedzieć, w znaczeniu wirtualnym, bo nie znali się za życia. Siostra Faustyna w 1938 roku już bardzo cierpiała, umierała na gruźlicę. Często przebywała w szpitalu na Pomniku Czerwonym. Zmarła ostatecznie w klasztorze w Łagiewnikach. Karol Wojtyła przybył do Krakowa z takim wielkim optymizmem studiowania, zdobywania wiedzy. Zapisał się na polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i wtedy właśnie jako polonista, rok po tym takim pięknym okresie działania, bo recytował swoje wiersze w kręgu przyjaciół, studentów polonistyki, zdobywał wiedzę polonistyczną. Po roku czasu przyszedł wrzesień 1939 roku, chyba wojna. Karol Wojtyła był wtedy na Wawelu, to był pierwszy piątek miesiąca, spadły pierwsze bomby na Kraków. Ewakuacja, mobilizacja, razem z ojcem udali się na wschód. Na szczęście nie przekroczyli granicy Sanu, gdzie już byli Sowieci. Wrócili do Krakowa i wtedy właśnie Karol Wojtyła musiał podjąć pracę, żeby utrzymać siebie, żeby utrzymać ojca, bo we dwóch zostali tylko na świecie. Kiedy wracał z Solwaju, z fabryki, to był 40 rok, 41, zwykle wieczorem wstępował do kaplicy klasztornej w Łagiewnikach i tam zobaczył po raz pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany w Krakowie przez Adolfa Hyłę. To jest ta krakowska wersja obrazu. Ten obraz zrobił na nim ogromne wrażenie. Karol Wojtyła też zapoznał się z małą ulotką czarno-białą, z Jezusem Miłosiernym i z koronką do Bożego Miłosierdzia. Wiemy to ze świadectwa kardynała Andrzeja Marii de Skóra, wielkiego przyjaciela Karola Wojtyły. Razem działali w bratniej pomocy, jako studenci. Jeszcze de Skór studiował prawo, Wojtyła studiował polonistykę, potem w czasie wojny w podziemnym uniwersytecie. No, a potem przyszła decyzja, żeby wstąpić do seminarium. Kraków, pasterz i powiernica. W takim ciąg się układa ta opowieść. Jolanta Sosnowska, współautorka tekstów do albumu Apostołowie Bożego Miłosierdzia. Są to dwie kompletnie różne osobowości, prawda? Mamy kobietę, mężczyznę, mamy zakonnicę, mówi się o niej, że była bardzo prosta, że niewykształcona, owszem, ale miała niesamowitą pamięć. Od dzieciństwa potrafiła zapamiętywać najdrobniejsze szczegóły. Mężczyzna, bardzo wykształcony człowiek, bardzo inteligentny, błyskotliwy, o niesamowitym, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, potencjale duchowym, ale jednocześnie łączyło ich to, że byli ogromnie pobożni, zaufanie do Pana Boga bezgraniczne, bo przecież trzeba sobie uzmysłowić, że w roku śmierci Faustyny przyjeżdża do Krakowa Karol Wojtyła i jest już bez matki, nie ma brata, jest tylko z ojcem. Tylko zwróćmy uwagę, że niejednego człowieka po takich ciężkich ciosach, to by to złamało po prostu. Karol Wojtyła przyjmuje wszystko w wielkim zaufaniu do Pana Boga. Jak Faustyna. Faustyna przecież też miała bardzo ciężko. Siostra Maria Faustyna Kowalska. Skąd siostra pochodzi? Wsi Głogowie, parafii Świnice. To jest jakieś 50 kilometrów od Łodzi. Wykształcenie? 3 klasy szkoły powszechnej. Jak długo trwa pobyt siostry w zakonie? 8,5 roku. Jakie były moty wystąpienia? Kiedy miałam 7 lat, po raz pierwszy usłyszałam głos Boży. Duszę. Długo się opierałam, bo nie miałam pozwolenia rodziców. W końcu poszłam do tego głosu. Niech siostra o tym opowie. O,
tajemnica mojej duszy. Kiedy przyjrzałam się w ten sposób tym dwóm życiorysom, tym dwóm drogom i pod kątem miłosierdzia Bożego, to mnie to po prostu zafascynowało. Faustyna zostaje za północą. I co się dzieje? I nie ma zachwytu, powiedziałabym. Jak po raz pierwszy przekroczyła bramę klasztorną, długo szukała wcześniej, nikt nie chciał jej przyjąć, to jak przyszła do tego klasztoru na Rzeczniej w Warszawie, powiedziano o niej, że takie nic obiecującego. Ona była w drugim chórze. Ona nie była złączona z tymi siostrami, które były na wierzchołku góry. Właściwie ona nie miała nic do powiedzenia. Ona była sprzątaczką, pomywaczką, właściwie odpychaną, nieraz uważana za nienormalną. Należy właściwie ją leczyć, bo ona jest, coś się z jej umysłem dzieje. No nie było tak łatwo, tym bardziej, że jak to pan wujak wspomniał, miała trudności w porozumieniu się jak gdyby ze swoimi współsiostrami, prawda? Najpierw podejrzewano ją o chorobę psychiczną, a potem po prostu z niej się naśmiewano, nazywano teologiem, ale to było zawsze z sarkazmem, nie z podziwem, ponieważ kiedy ją pytano, żeby rozstrzygnęła jakieś dylematy, jakieś kwestie teologiczne, to ona zawsze udzielała prawidłowej odpowiedzi. Więc jak to jest możliwe, skoro ona miała tylko 3 klasy ukończone, prawda? Trudno to było zrozumieć, tym bardziej, że naprawdę ona była tam czasem popychadłem. Nikt nie brał pod uwagę tego, że jest wątłego zdrowia, a była bardzo wątłego zdrowia. Wykonywała najcięższe prace. Nikt się nie interesował, że źle się czuje. Jeśli okazywała właśnie jakąś tam słabość fizyczną, to podejrzewano, że to jest wyraz lenistwa, że nie chce pracować, a nie dlatego, że się źle czuje. No miała tam ciężko, w związku z tym, kiedy przychodziły następne polecenia od Pana Jezusa, no to ona się, tak po ludzku powiedzieli, denerwowała. Jak ma to wykonać, skoro nikt nie chce jej słuchać? Nie chce jej słuchać, a mało tego, nie może wyjść poza mury klasztorne, żeby gdzieś indziej szukać pomocy. Tak jak każdy świecki człowiek, jeśli nie znajduje w jakimś miejscu pomocy, próbuje szukać jej gdzie indziej. Ona tego nie miała, poza tym zawsze mnie fascynowało, w jaki sposób jej się udawało żyć na tych dwóch poziomach. Zwykłego ludzkiego życia i życia mistycznego. Jego szata była biała. Jedną rękę miał wzniesioną. Jak to błogosławieństwo. Co to jest? Woda. Aha. Lepiej, żeby siostra rozmawiała o tym z przełożonymi. Już rozmawiałam, ojcze. Więc jeszcze raz trzeba. Słuchaj, córko. Bywają różne złudzenia, rozumiesz? Ojcze, ja nie szukam. Sama przychodzę. Powiadam, rozmawiaj z matkami. Cóż ja mogę? Ja nie wiem, co na siostry działa. Ja siostry nie rozumiem. Mateczko kochana. Trzeba namalować ten obraz. Pan Jezus bardzo prosi. A wszyscy ludzie go potrzebują. Mówię nie. Żadnego obrazu, żadnych głoszeń, żadnych nowinek w kościele. Sprawa siostry Faustyny nie została postawiona. My dajemy tylko, że nic się nie dzieje. Ależ matko, co? Co się dzieje? Mnie to niepokoi. Czy nie należałoby tej sprawy dać pod ocenę jakiegoś wytrawnego teologa? Ależ, mateczko, nie ma żadnej potrzeby. Załatwimy to we własnym zakresie. Ona
szczęście nic nie wyszło poza mowy zgromadzenia. Jaka jest decyzja? Przenoszę siostrę Faustynę do domu Bill. Sytuacja zmienia się, kiedy Faustyna zostaje wysłana do Wilna. Po pierwsze poznaje księdza Sopoćkę, a więc tego spowiednika, ojca duchownego, na którego czekała, którego widziała w swoich wizjach, bo nikt do tej pory, że tak powiem, się nią poważnie nie zajął, prawda? Każdy jednak zbywał, że to jakieś jej fantazje są. No i kiedy otrzymuje wezwanie do namalowania obrazu, też zwraca się z tym do księdza Sopoćki. Na początku otrzymuje odpowiedź, że ten obraz Jezusa Miłosiernego ma ona namalowany w swojej duszy. Bo tak początkowo rozumuje to ksiądz Sopoćko. I ona potem zwraca się do Jezusa. On mówi, że w twojej duszy już mój obraz jest, ale ty masz namalować prawdziwy obraz, tak żeby ten obraz poznał cały